Paweł Domagała jest prywatnie związany z Zuzanną Grabowską, która jest córką Andrzeja Grabowskiego, znanego szerokiej publiczności głównie z roli Fertkę w serialu Świat według Kiepskich. Małżeństwo wydaje się naprawdę zgrane i szczęśliwe, co docenili szczerze liczni fani. Właśnie z tego powodu parze udało się wygrać w wyjątkowym plebiscycie. Obecnie do małżonków spływają gratulacje od sympatyków z całego kraju. Paweł Domagała zdobył ogromną popularność dzięki pracy aktorskiej, ale także dwóm studyjnym albumom, które zawierają wiele radiowych hitów. Artysta pisze i śpiewa głównie o miłości, którą jest dla niego oczywiście żona Zuzanna. Prywatnie Grabowska jest córką znanego aktora, który polskim telewidzom kojarzy się przede wszystkim z rolą Fertka w serialu Świat według Kiepskich. Partnerka Domagały także występuje, jednak widzowie mogą ją oglądać głównie na deskach teatrów. Paweł Domagała i Zuza Grabowska zwyciężyli w specjalnym plebiscycie. Już jakiś czas temu widzowie zaczęli przyznawać, że są zachwyceni uczuciem łączącym popularnych małżonków, którzy wychowują dwie córki. Para jakiś czas temu kupiła własne mieszkanie. Zakochani urządzili je wspólnie, nie chwaląc się jednak w mediach społecznościowych meblami ani wnętrzami. Ponad wszystko szanują bowiem prywatność. Więcej o miłości Domagałej Grabowskiej dowiadujemy się więc głównie z tekstów piosenek artysty. Jako że związek aktorskiej pary wydaje się wielu fanom naprawdę idealny, zdecydowali się honorować małżonków wyjątkową statuetką. Dzięki głosom czytelników i czytelniczek pani zakochani otrzymali srebrne jabłko. Jest to nagroda dla tych par, których romantyczna historia urzekła opinię publiczną. Grabowska oraz Domagała bez wątpienia mogą być z niej dumni. Post Domagały na Instagramie zachwycił fanów. Warto zaznaczyć, że małżonkowie wspólnie pojawili się na gali oraz z dumą odebrali statuetkę. Artysta chętnie podzielił się z fanami za pośrednictwem Instagrama fotografią z wydarzenia, na której zobaczyć można szeroko uśmiechniętą parę, oraz skierował w stronę żony kilka bardzo miłych, uroczych słów. Dziękujemy bardzo czytelnikom magazynu Pani za srebrne jabłko. Miło wygrać taki plebiscyt. A Zuzanna Grabowska jest piękna, napisał zachwycony Paweł Domagała. Fani są zachwyceni zwycięstwem małżonków i chętnie im gratulują. Uprzejmości spływają więc do aktorskiej par ze wszystkich zakątków Polski. Przeczytać je można głównie na profilu Domagały na Instagramie. Gratuluję, piękna z was para, stwierdził internauta, któremu zawtórowało wielu kolejnych fanów artysty. I nie ma się co dziwić, że z taką kobietą przy boku powstają takie piosenki, dodał inny sympatyk Domagały, równie zachwycony decyzją o przyznaniu parze srebrnego jabłka.